Powiemy sobie teraz o iloczynie skalarnym wektorów. I co to takiego? Jeśli mamy dwa wektory, to możemy je ze sobą pomnożyć skalarnie. Oznacza się to takim symbolem, taką kropeczką. W jaki sposób taki iloczyn skalarny się wyraża? Otóż tak, jest to długość jednego wektora pomnożona przez długość drugiego wektora i razy kosinus kąta między nimi. Tak więc z dwóch wektorów otrzymujemy liczbę. Tutaj warto zauważyć, że kolejność, w jakiej napiszemy tutaj te dwa wektory, nie ma znaczenia, bo dalej mnożymy już tylko liczby. Dlatego nie ma znaczenia kolejność czynników zarówno tutaj, jak i tutaj. Dobrze, no taki wzór zawsze sobie można napisać, ale po co to jest i jak to się interpretuje? No więc narysujmy sobie dwa wektory. Kąt między nimi nazwaliśmy sobie teta. Powiedzmy, niech to będzie wektor A, a to będzie wektor B. I teraz mamy podany taki wzór na iloczyn skalarny. Tak, z dwóch wektorów powstaje nam liczba. Ale teraz jak tą liczbę można interpretować? No więc możemy sobie jakoś pogrupować wyrazy. Po pierwsze możemy powiedzieć, że to jest długość wektora A pomnożona razy coś takiego. Długość wektora B razy kosinus kąta teta. Na przykład tak możemy pogrupować. I gdzie tutaj na rysunku możemy znaleźć taki odcinek będący, mający właśnie taką długość? No zastanówmy się. Przypomnę Ci najpierw, co to jest kosinus danego kąta, więc jeśli mamy trójkąt prostokątny, tu kąt prosty, tutaj interesujący nas kąt teta, jeśli sobie oznaczymy tutaj boki x, y, z, to kosinus kąta teta definiujemy jako stosunek długości tej przyprostokątnej, która jest ramieniem kąta, do długości przeciwprostokątnej. Tak, a wobec tego możemy też to przekształcić, że długość tej przyprostokątnej to będzie długość przeciwprostokątnej razy kosinus kąta. Tak, jak to się ma do tego, co mamy tutaj? No więc możemy ten odcinek o długości wektora B możemy traktować jako przeciwprostokątną. Tak, jeśli sobie zbudujemy taki trójkąt prostokątny, o tutaj niech będzie kąt prosty, trochę się brzydko narysowało, to wówczas zgodnie z tym, co sobie tutaj rozpisaliśmy, taki odcinek, który mamy tutaj, będzie miał właśnie długość równą długości wektora B pomnożonej razy kosinus teta. Tak, czyli inaczej możemy sobie spojrzeć na to tak, że tutaj mamy składową wektora B równoległą do wektora A i iloczyn skalarny wektora A razy wektor B to jest właśnie iloczyn długości wektora A i składowej wektora B równoległej do wektora A. Tak, ale równie dobrze, ponieważ powiedzieliśmy sobie wcześniej, że nie gra roli kolejność, więc nie gra roli tak naprawdę też to, który to jest A, a który to jest B. Wobec tego możemy sobie te wyrazy przegrupować inaczej. Przeniosę ten obrazek tutaj nieco niżej. O, niech będzie tu. Tak, równie dobrze możemy wyrazy pogrupować następująco. Zamienić tutaj kolejność i będziemy mieć tak, długość wektora A razy kosinus kąta teta pomnożona razy długość wektora B. I co? I gdzie na rysunku znajdziemy odcinek o takiej oto długości? No więc podobnie, możemy traktować wektor A jako przeciwprostokątną, opuścić tutaj tak prostopadle taki odcinek na wektor B i wówczas otrzymujemy tutaj składową wektora A równoległą do wektora B i długość takiej składowej to jest właśnie długość wektora A pomnożona razy kosinus kąta teta. Ponownie jest to przyprostokątna będąca ramieniem kąta, tak? Więc stosunek tej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej to jest właśnie kosinus. A z tej relacji mamy, że długość tego odcinka wynosi dokładnie tyle. Czyli znowu iloczyn skalarny to jest analogicznie jak to było tutaj. Iloczyn długości wektora B i długości składowej wektora A równoległej do wektora B. Czyli możemy na to spojrzeć tak, że taki iloczyn skalarny nam mówi, jak bardzo równoległe są do siebie wektory, tak? No bo zauważmy, jak wygląda funkcja kosinus. Tutaj jest 0, tutaj jest 90 stopni, tak? Tutaj jest 180 stopni. No nie będziemy dalej rysować. No to dla małych kątów kosinus jest duży, tak? Bliski jedynki. Dochodzi do minus jedynki, trochę brzydko mi się narysowało. W każdym razie dla małych kątów jest bliski jedynki i jak zwiększamy kąt aż do prostopadłu, aż do 90 stopni, to nam spada do zera. Czyli jak będziemy mieć wektory o bardzo zbliżonym kierunku, o bardzo małym kącie między nimi, to ich iloczyn skalarny to będzie iloczyn ich długości razy coś bardzo bliskiego jedynki. Tak, a jeśli będą całkiem równoległe, dwa wektory, to ich iloczyn skalarny będzie wynosił tyle. Z kolei jeśli będą wektory prostopadłe, tak, to tak jak tutaj składowa równoległa wektora A do wektora B to był cały wektor A, albo odwrotnie, składowa wektora B równoległa do wektora A to był cały wektor B, więc iloczyn skalarny
był taki, to jeśli są prostopadłe do siebie, to składowa wektora A równoległa do wektora B wynosi 0. Więc tutaj ten iloczyn skalarny jako taka miara równoległości rzeczywiście nam mówi to, co chcemy wiedzieć, na ile wektory, jak bardzo, na ile wektory są do siebie równoległe. I to jest symetryczny, który jest pierwszy, który jest drugi, nie ma za bardzo znaczenia. A teraz zobaczmy sobie przykład taki z fizyki, przykład pracy, wykonywanej, załóżmy, przez stałą siłę. Tak, wówczas mamy, że praca to jest wektor siły pomnożony skalarnie razy wektor przesunięcia. Dobrze, jaką mamy sytuację? Załóżmy, że na śliskiej powierzchni, powiedzmy na lodzie, mamy jakiś przedmiot, na przykład cegłę, o ciężarze 10 N, na przykład. I do tej cegły mamy przyczepiony sznurek i za ten sznurek ciągniemy o w taki sposób, tak, siłą F taką, że jej wartość, niech to będzie 100 N, tak, i przesuwamy tutaj równolegle do podłoża, przesuwamy w taki sposób na odległość, powiedzmy, 10 metrów, tak, i kąt między tym, jak ustawiliśmy sobie sznurek, który ciągniemy, czyli kąt między siłą, która działa, a przesunięciem, nazwijmy go sobie teta, niech on wynosi, powiedzmy, tu na rysunku wygląda pewnie trochę inaczej, ale powiedzmy, że niech to będzie 60 stopni. Tak, i dlaczego tutaj będziemy wykorzystywać iloczyn skalarny? No zauważ, tak, z takiej interpretacji fizycznej, że tutaj jeśli chcemy policzyć pracę, to zauważ, że tylko składowa równoległa tej siły, równoległa do przesunięcia, tak naprawdę się przyczynia do tego, że cegła się przesuwa, prawda? Obojętne jak wielka byłaby składowa tutaj ta prostopadła, to by ona nam nie spowodowała przesunięcia w tę stronę, prawda? Moglibyśmy równie dobrze ciągnąć pod jakimś o takim kątem, jakimś wielkim bardzo, prawda? Nie będę rysować, żeby w ten sposób, żeby nie zamazywać, prawda? Ale wystarczy, że składowa tej siły, ta składowa pozioma będzie taka sama i praca będzie taka sama, bo ta składowa pionowa się w żaden sposób nie przyczynia do tego przesunięcia. Dlatego tutaj jakby stąd tak z fizyki możemy zrozumieć, dlaczego używamy właśnie iloczynu skalarnego. Tutaj właśnie nam mnoży jeden wektor, długość jednego wektora razy długość składowej równoległej do niego, tego drugiego wektora, i obojętne, który jest pierwszy, a który jest drugi, ale tutaj jakby łatwiej fizycznie jest zinterpretować taką sytuację, że rzutujemy, że bierzemy rzut wektora siły na wektor przesunięcia, bo nam ta siła, ten rzut, ta składowa równoległa do przesunięcia się przyczynia do ruchu, a składowa prostopadła się w żaden sposób nie przyczynia. Może być dowolnie duża, jak wielka by nie była, to nam się nasz przedmiot nie przesunie. Tak, i możemy teraz tą pracę policzyć. Otóż zgodnie z naszym wzorem będzie to tak: długość wektora siły, czyli 100 N, razy długość wektora przesunięcia, czyli 10 metrów, razy kosinus kąta między nimi, czyli kosinus 60 stopni. Czyli to będzie 100 razy 10 to jest 1000, newton razy metr to jest joule, więc nam praca wyjdzie w joulach, już jesteśmy zadowoleni, że jednostki się zgadzają, a kosinus 60 stopni, ile to jest? Kosinus 60 stopni, możesz sobie to sprawdzić albo pamiętać, że jest to 1/2, a skąd to się bierze? No jak sobie narysujesz trójkąt, wszystkie boki są równe, to tutaj będziesz mieć 60 stopni i jeśli tutaj opuścisz wysokość, tak, prostopadle, to ona dzieli ten bok na dwie połowy. Powiedzmy, niech ten bok ma długość tam A, to wtedy wszystkie boki są równe, to i ten też ma długość A, to jego połowa to jest 1/2 A. Ponieważ tu jest 60 stopni, a tutaj kąt prosty, no to 1/2 A do A to jest zgodnie z definicją kosinusa, to jest właśnie kosinus, czyli kosinus 60 stopni to jest rzeczywiście 1/2, więc tutaj mnożymy razy 1/2, czyli ostatecznie nam wychodzi ta praca równa 500 joulom w tym przesunięciu. Czyli tutaj podsumujmy jeszcze raz, że iloczyn skalarny to jest liczba równa długości jednego wektora pomnożonej razy długość składowej drugiego wektora równoległej do pierwszego. No i są sytuacje fizyczne, jak na przykład kiedy liczymy pracę, że uzasadnione jest właśnie użycie tego iloczynu. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a w kolejnym filmiku sobie zbierzemy i podsumujemy wszystkie podobieństwa i różnice między iloczynem skalarnym i wektorowym. Do usłyszenia!